To, co obserwujemy w trendach generalnie na rynku detalicznym, jest to na pewno zmiana upodobań konsumentów. Coraz mocniej rozwijają nam się dyskonty i to jest widoczne i potwierdzone badaniami. Rozwijają się całkiem ładnie również formuły supermarketów, tych tradycyjnych, i one mają jakby swoją drugą falę wzrostu, co również zauważamy i też jako producent staramy się w tym uczestniczyć, wykorzystać to odpowiednio. I taki moment dla hipermarketów na takie duże pytanie, co ze sobą zrobić. No bo coraz częściej zauważam, że te 10 tysięcy metrów nadaje się na może magazyn, ale niekoniecznie jest w 100% wykorzystane i coraz częściej zauważamy ciekawe pomysły z ich strony, jak to dobrze wykorzystać. Konsument nie jest idiotą, jak to powiedział Ogilvy, konsument to twoja żona, i ten właśnie konsument czyta etykiety, coraz częściej zwraca uwagę na to, na co wydaje pieniądze i podejmuje bardzo często racjonalne decyzje. Chęć do wydawania pieniędzy, pomimo tego, że dochody tak nominalnie nam nie spadają, jest coraz mniejsza w związku z tym kryzysem, który w mediach jest odmieniany na wiele przypadków. Powoduje, że mniej chętnie wydajemy pieniądze i bardziej dokładnie przyglądamy się każdej wydanej złotówce, co działa na korzyść producentów zwracających uwagę na jakość, na zawartość tego, co w swoich produktach, szczególnie spożywczych, oferują konsumentom. No i przekłada się to właśnie w te racjonalne trendy. Z drugiej strony, mówiąc o sieciach, jeżeli mówimy o formułach hipermarketowych, one starają się zaoferować wielość rozwiązań, nie tylko zakupy. Czyli to, o czym również niejednokrotnie mówiliśmy, czy widzieliśmy, to z jednej strony pojawiają się stacje benzynowe, gdzie można w odpowiedniej, niższej cenie kupić paliwo, co ma wygenerować trafik i przyciągnąć konsumenta, możliwość uregulowania płatności, co dla wielu ludzi również jest ułatwieniem, bo jeszcze nie wszyscy korzystają z internetu, jak również możliwość spożycia posiłku w tymże samym hipermarkecie, no bo jak już komuś przyjdzie tam spędzić półtorej godziny, no to brutalnie rzecz biorąc może również zgłodnieć na tych zakupach, więc wielość rozwiązań, wielość formuł właśnie w tych dużych formatach powoduje maksymalizację, czy też szansę na maksymalizację przychodu tychże właśnie dużych formuł sprzedażowych. Patrząc na, nie wiem, chociażby roczne podsumowanie negocjacji, czy też renegocjacji warunków, jakoś tak ironicznie mówiąc, ale nie zdarzyło mi się przyjść jeszcze na spotkanie, czy też usłyszeć od któregoś ze swoich klientów, żeby trafił na spotkanie i która z sieci powiedziała, że w przyszłym roku oczekują pogorszenia warunków o 2 punkty procentowe, więc oczekiwania są dokładnie takie same. Pewnie wymogi tych sieci są coraz bardziej, można powiedzieć, agresywne, bo presja przekładana na również ich zarządy jest bezpośrednio z marżą, czy też z profitem, jaki generują na koniec dnia. Bezsprzecznie sieci oczekują coraz lepszych warunków zakupowych i starają się bardzo dokładnie analizować wręcz już koszty wytworzenia produktów. W przypadku marek własnych jest to, no, można powiedzieć, atomizacja kosztu wytworzenia do czasami części już nawet grosza, a nie tylko do grosza, i te negocjacje i dyskusje są bardzo, ale to bardzo szczegółowe. Często sieci chociażby dyskontowe, dla których również produkujemy marki własne, starają się bardzo głęboko posiąść wiedzę i przeanalizować ją dotyczącą kosztu wytworzenia praktycznie każdego z etapów produkcji i każdego ze składników, co oczywiście przekłada się na minimalizację marży po stronie producenta, a cały czas wojna cenowa, która jest na rynku, przekłada się na budowanie presji w stosunku również do producentów, co jest oczywiste i nieuniknione. Polska ciągle jeszcze jest gdzieś pewnie w mojej ocenie w połowie procesu konsolidacji. Jeżeli popatrzymy na inne kraje, tam są czasami, tak jak w Szwajcarii, 2 sieci, w innych krajach to są 3, 4, góra 5. U nas ciągle tych graczy mamy dość wielu. Już co najmniej kilku gdzieś odpadło z tego peletonu. Natomiast następnych kilka jeszcze jest albo w UOKiK-u, tak jak przykład Reala, czy też następne, które pewnie wcześniej czy później dojdą do tego momentu, kiedy stwierdzą, że nie opłaca im się dokładać do bieżącej działalności, i również pojawią się na rynku, więc pewnie jeszcze lat kilka będziemy walczyć właśnie z taką, a nie inną sytuacją. Nie spodziewam się nawet po tym finalnym etapie konsolidacji, że nadejdzie taki cudowny moment, kiedy nasi kochani partnerzy handlowi przyjdą do nas i powiedzą, no to dzisiaj możemy podnieść ceny, zacznijcie wreszcie zarabiać.
No ale to jest takie życie i taka gra, więc to nie jest nic nowego. Przy naszej skali to jest takich producentów pewnie kilku, może nawet kilkunastu w Polsce. Mamy zespoły katmanowe zajmujące się kategorią managementem. Ilość i ogrom danych, które posiadamy, na pewno przekłada się na jakiś tam realny i bardzo aktywny wpływ w to, jak powinny wyglądać poszczególne kategorie właśnie w danych formułach sklepów. Nasze zespoły pracują tutaj z zespołami właśnie kupców w poszczególnych sieciach, szczególnie w tych kategoriach, w których jesteśmy numerem jeden, a jest takich kilka. Mamy aktywne przełożenie na to, jak wygląda półka, jak wygląda merchandising, jak maksymalizować wartość kategorii. Naszym celem przy pracy kategorii managementu nie jest to, żeby zmaksymalizować swoją obecność na półce. Oczywiście byłoby to troszkę egoistyczne podejście i dość krótkowzroczne. Naszym celem jest maksymalizacja obrotu na danej kategorii, bo jest jednak mnóstwo kategorii substytutywnych. No i ten konsument albo może sobie tak naprawdę kupić dżem, mój czy też kogoś innego w innym brandzie, ale tak naprawdę dla mnie również konkurencją jest serek śniadaniowy, który jest rozsmarowany na kanapce. No i również przekładając to na kalkulację marży z metra bieżącego półki i koszt na przykład utrzymania bonetu czy jakiejś tam kłodziarki versus regularnej półki, sieci coraz częściej zauważają te różnice i biorą to pod uwagę przy podejmowaniu racjonalnych decyzji. Marki własne na pewno będą rosnąć i to jest nieunikniony trend, czy nam się to podoba, czy też nie. Szczególnie przy tak silnych sieciach jak chociażby Biedronka w Polsce, mając ponad 2000 sklepów, to już jest oddzielny, można powiedzieć, organizm, który rządzi się swoimi prawami i poprzez takie, a nie inne skądinąd bardzo dobre zarządzanie taką siecią, oni są w stanie generować na tyle duże udziały rynkowe, że marki własne, ich marki, jak to pani Alicja powiedziała, po prostu rosną. Jeżeli chodzi o marki producenckie, które odpowiednio są wspierane i poprzez działy R&D, poprzez wszelkie innowacje, które to właśnie w tych markach się pojawiają, no bo mówiąc szczerze, nikt przy zdrowych zmysłach nie odda innowacji markom własnym, no bo jak budować swoją przyszłość, jeżeli wiemy, że marże są grubości kartki papieru, to nie miałoby sensu i nikt nie zwróci producentowi nakładów na R&D przy marce własnej. Więc sądzę, że pomimo tego, że marki własne będą się rozwijać, coraz mocniej konsument będzie zwracał uwagę na to, co kupuje, czyli ten taki mainstreamowy kanał sprzedaży, który gdzieś jednak jest bardzo duży, będzie w jakimś stopniu właśnie wyżerany sukcesywnie przez marki własne, sądzę. Bardziej niszowo, czy bardziej w premium, czy bardziej w poszczególne kategorie prozdrowotne, aczkolwiek nie popadałbym tutaj w magię bio, która funkcjonuje w Niemczech, a w Polsce nic nie znaczy, czy organic, to są takie buzzwords, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze odczytywane przez Polaków. Bardziej jest to kwestia tego, co produkt w sobie zawiera, na ile jest naturalny i na ile jest zdrowy, więc sądzę, że to będą trendy rozwoju właśnie w kategoriach spożywczych. Sądzę, że dla uczestników obie te rzeczy są ważne, bo z jednej strony spędzenie 2 dni, wysłuchanie różnych osób daje szansę na inspirację. Często się mówi, że takie 2 dni zainwestowane niekoniecznie muszą się zwrócić w tym, że wysłucha się Bóg wie ile super pasjonujących wykładów, natomiast jeżeli 3 do 5 rzeczy uda się wynotować, wdrożyć je u siebie w firmie i one przyniosą jakąś wartość dodaną, to już jest jakieś tam ROI z tejże inwestycji 2-dniowego czasu i kosztu uczestnictwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, niewiele jest jednak takich eventów, na których udaje się spotkać czy też dotrzeć bezpośrednio do grona decydentów, które pojawia się na tego typu konferencjach, więc to jest na pewno również wartość dodana zarówno dla producentów, jak również dla detalistów. O ironię losu spotkałem tutaj kolegę, który pracuje w firmie headhunterskiej. Tak patrzę na niego, pytam, co ty tu robisz? Mówi, słuchaj, muszę obserwować trendy, bo pracuję w tym rynku, więc takich klientów również Państwo macie na tej konferencji. Na pewno daje to tą wartość dodaną, że jednak trafiając do kogoś z tak zwanej ulicy poprzez maila czy nawet telefon, jak już gdzieś się uda przebić, jest całkiem inna relacja niż jeżeli za tym mailem, nazwiskiem mamy konkretną twarz i jesteśmy w stanie zbudować jakieś relacje. Jak ktoś kiedyś w psychologii zbadał, budujemy to pierwsze wrażenie w ciągu 15 do 30 sekund i to pewnie jest właśnie to pierwsze wrażenie. Czasami spotyka się kogoś i mówiąc brutalnie, człowiek tam w środku myśli, Jezu, nie chce mi się z tobą gadać, no i już drugi raz nie bardzo chce się z kimś spotkać. W innych przypadkach, jeżeli uda się gdzieś tą chemię zbudować, a biznes to ludzie i relacje, wtedy na pewno jest nam łatwiej później. Biorę udział w Retail Summit pewnie z kilku powodów. Jednym i pewnie ważnym jest to, że
chciałem spotkać się przy tej okazji z kilkoma osobami, z którymi coś również miałem do załatwienia, albo też nie widziałem się przez dłuższy okres czasu. Z drugiej strony w jakiś sposób również pewnie szukając inspiracji, słuchając mądrych kolegów i koleżanek, którzy mieli coś do powiedzenia, po to, żeby się czegoś od niego nauczyć, bo każdy z nas uczy się całe życie i trzeba wykorzystywać tego typu szanse. Ludzie,